Witam serdecznie wszystkich widzów. W tym odcinku Czołg, który według wielu graczy zepsuł grę World of Tanks, czyli kołowiec 10 poziomu Panhard EBR 105. Czołg, który potrafi grać szalone bitwy. Moim zdaniem ta bitwa jest dosyć szalona, z moim zdaniem z wieloma błędami, ale udało się właśnie Łukaszowi mimo tych delikatnych błędów przeżyć. Na przykład tutaj, Łukasz, nie zauważyłeś tego stojącego pojazdu, nie? Tak, niestety zagapiłem się na mapę i tak wyszło. Początek bitwy był trochę, można powiedzieć, niezbyt szczęśliwy, bo ten light powinien już wrogi zginąć. Ty tam trafiłeś, można powiedzieć, w jakieś pojazdy i to jeszcze zaraz też się zdarzy, no ale bitwa się uda, zaraz zobaczycie. Ale na początku jeszcze wiadome pytanie, które zadaję wszystkim. No Łukasz 964, no to chyba jesteś Łukaszem, nie? A właśnie to się wzięło od Łukasz. Wtedy pamiętam, tak zacząłem, oglądałem zawsze wuja, jak zaczął grać początki WOTA, tak właśnie 2010, jak już wyszedł, wuja sobie zainstalował, tak podglądałem sobie grzecznie i później mi tam po chyba 2 latach stworzył konto. To jest moje drugie konto. Tamte pierwsze niestety straciłem, bo ktoś mi się włamał na konto i już nie mogłem odzyskać i no. No i cóż, mamy pojazdy kołowe już od pewnego czasu, zapieprzają najszybciej w grze, do tyłu, do przodu, w zasadzie tą samą prędkością chyba. Czekaj, bo mi tu pisze, że 50 do tyłu, 70 do przodu, ale z włączonym tym szybszym biegiem też wolniej troszkę do tyłu? Czekaj, bo już tak, sam nie akurat wiem. Do tyłu jedzie 70 na godzinę, a do przodu właśnie jedzie 94, jak widać na powtórce. Tak jest, tak jest. O, i znowu... I tutaj właśnie też niefartowne, bo też się zapatrzałem znowu. Ale akurat uratowało mnie kółko, bo na szczęście weszło z tego hajka za 190, a mogło wejść mu za 500 i fart po prostu. Tak jest, no akurat mapa Prochorowka jest... Tutaj light może bardzo szybko zginąć właśnie po takich błędach. Z tyłu siedzą mocne te deki z wymierzonymi działami, czołgi ciężkie, więc tak naprawdę mógłbyś już niestety nie żyć, no ale jedziesz dalej, czyli na początku twój plan nie był na jakimś tam statycznym F1, E1, żeby sobie stanąć i świecić, tylko jazda i dynamiczny spot, nie? Tak, dokładnie, tak. Ale powiem ci szczerze, że jak już tam tą drugą taki błąd zrobiłem, się bałem właśnie, że dostanę od lodówki już za te full i garaż będzie, ale mam chyba szczęście, po prostu miałem. No i cóż, mija 3 minuta bitwy. Tam widać, że sporo czołgów czai się w tych krzakach, no i postanowiłeś powoli już delikatnie próbować to wyspotować. Oczywiście to będzie ryzykowne, co zaraz... Tak, dokładnie. Staram się wypuścić tutaj naszym, żeby mieli jak najlepsze przestrzały, żeby już woli szybko tutaj pokazać im, co jest w tym lesie, żeby mniej więcej wiedzieli, żeby to już spać, żebyśmy mieli łatwą wygraną. No i teraz zaraz zobaczymy, co się stanie. Raz, dwa, trzy tedeki, cztery tedeki, czołg ciężki i jeszcze lajcik. No, przesrana sytuacja. Tedeki zjeżdżają na ciebie. Myślałem, że ten dzik mnie trafi. Tak jest, no ale... No i to jeszcze ten niefartowny strzał od K9-1. O, niestety tutaj działa podkalibrowe, nie mają zbyt dobrej penetracji. 190 jak na 10 tier, jak widać, nie wchodzi nawet czasami w bok twardego pojazdu. 240 na hakach, no i bardzo dobre pociski odłamkowo burzące, którymi często warto strzelać w jakieś czołgi lekkie albo w tyły czołgów, dlatego posiadasz 11 tych pocisków, nie? A dokładnie, na przykład jak wyjedzie się na taką E4, trójkę od tyłu, no to taki hajeczek ładnie wejdzie, nawet spod pałką często. Zapewne już widziałeś, że tego spotu masz sporo. Tak, i właśnie w tym momencie postanowiłem jeszcze raz tak agresywnie wyjechać, żeby zrobić jeszcze takie raz te otwarcie, żeby zobaczyć, żeby jak najwięcej po spocie wchodziło. No i jak widać, czołgi, które próbują cię zniszczyć, są niszczone przez twoje sojusznicze pojazdy. Ostatnie 5 pojazdów.
W zasadzie bardzo szybciutka bitwa. No, akurat niestety szybka, ale w sumie na plus, bo fajna bitwa siadła i postanowiłem tak wyśle ci to i tak wyszło, widzisz, fajnie, bitewka. No słuchaj, moim zdaniem właśnie dlatego chcę grać w przyszłości tymi czołgami lekkimi, ponieważ można grać takie szalone bitwy, często obrażenia wchodzą w kółka, więc jakoś przeżywa ten pojazd. No i artyleria, ostatni pojazd, no, który został. Się nie spodziewałem, że ten pocisk mi gdzieś w ogóle zniknął, jak strzeliłem, tak w ogóle nie wszedł ten pocisk i tak się zdziwiłem totalnie, niestety. No i słuchajcie, już koniec, w zasadzie 5,5 minuty po bitwie, no ale wyniczek myślę, że bardzo dobry, jak na taki szybki, dynamiczny spot. Mamy zwiadowcę oraz służbę patrolową, no i 1445 expa, a tylko 1300 obrażeń, więc wiadomo, spotu musiało być sporo, prawie 17 tysięcy po spocie, wszystko spot dynamiczny, 7,5 km przejechane w 5 minut, więc no cóż, no moim zdaniem bitwa szczęśliwa, szalona, no i właśnie tak bym chciał tym czołgiem grać. Wiadomo, można jeszcze tym czołgiem grać jeszcze na pasywie, ale tego nie polecam, bo jak się tak na pasywie nim gra, to ciężko jest czasami coś ugrać. Chyba że masz taką mapę, gdzie jest dużo krzaków, to wtedy fajnie może wyjść bitewka też. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o moduły, bo wiadomo, optyka musi być. Tak, ja mam dosyłacz, wentylacja i optyka właśnie, i mam dyrektywę na dosyłaczu i jeszcze zawsze na racjach, żeby mieć te lepszy zasięg widzenia dodatkowo i szybsze te przeładowanie, żeby w razie czego jak EBR-ka wyjedzie, żeby szybciej przeładować, jakbym ją gonił, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Ciekawy jestem, czy są gracze, którzy grają na tym czołgu siata, lorneta i jeszcze optyka. Akurat lornetki nie można na nim mieć. On ma wyłączoną, on ma usuniętą. A, no widzicie, to przepraszam najmocniej. Wiedziałem o tym kiedyś, ale zapomniałem. Czyli wiadomo, optyka musowo, siata. No. Siata tak, może być. Siatkę, jeśli dobrze pamiętam, powinien mieć, ale to jeśli tak chcesz bardzo na pasywie grać, to wtedy polecam. Mm-hmm. Dobra, to słuchajcie, napiszcie, co sądzicie na temat bitwy Łukasza. No i oczywiście, jeżeli udało się wam jakąś fajną bitewkę wysłać, no to dajcie znać na maila faja77wodmapa@gmail.com. Łukasz, dzięki. Zobaczymy, czy się bitwa spodobała widzom. No i cóż, jak to z tą szkołą jest, kiedy... Bo ty chyba jeszcze się uczysz, nie? Tak, ja się uczę, jestem w 8 klasie, teraz za chwilę mam egzaminy, właśnie 16 czerwca i mam nadzieję, wszystko na razie jest tak ustalone, że na egzaminy przychodzimy do szkoły i mam nadzieję, że tak będzie. Mm-hmm. Wybierasz liceum, technikum, zawodowe? Technikum planuję sobie wybrać akurat. Technikum. O, to, tak, ja. Dobra, no to jeszcze raz dzięki. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? O, z chęcią. Chciał pozdrowić swoją dziewczynę, tak, bardzo ją kocham, pozdrawiam ją. Pozdrawiam moich przyjaciół z dawnego klanu, tam będą wiedzieć, o kogo chodzi. I rodzinę, i ciebie oczywiście przede wszystkim, jako po prostu twórcę też pozdrawiam ciebie tak od serca. Już trochę mniej aktywnego twórcę. Tak tylko przypominam dla tych, którzy kochają swoje kobiety, w tej chwili już podobno wesela odblokowany do 150 osób, można się już tutaj weselić, ale chyba jeszcze masz sporo czasu na to, żeby... Tak, ja dopiero 15 lat mam. A, no właśnie, no to jeszcze nie. Ja to jeszcze młody jestem. No, dobra, nieważne. No to dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.